Cześć, witam serdecznie, kanał Muzyka na Widelcu. Tym razem kilka słów o albumie Thin Lizzy Thunder and Lightning z 1983. Historia grupy jest dość długa i zawiła, też nie chciałbym tego tutaj robić. Poza tym sądzę, że fajniej by było dokleić historię do jakiegoś wczesnego albumu formacji, więc może jeszcze będzie chwila, żeby opowiedzieć o powstaniu tego słynnego zespołu. Lata 80. w ogóle w historii grupy są ukierunkowaniem na granie bardziej hard. Być może to, że w początku lat 80. bardzo dużo pojawiło się zespołów grających szybko, szorstko, agresywnie, dało tym starym wyjadaczom z lat 70. sygnał, że albo będą chcieli nawiązać walkę, albo po prostu sromotnie tę walkę przegrają i przegrają swoje być albo nie być na rynku. Tak prezentuje się okładka tego wydawnictwa. Jest to bardzo, bardzo klimatyczna sprawa. Oczywiście widać tutaj rękawice z ćwiekami, tam w oddali jest gitara wbita w taką kamieniste podłoże. Oczywiście uderza w nią piorun, bo gitara jest z metalu, a metal, wiadomo, przewodzi dobrze wiązki elektryczne, więc wszystko się zgadza. Jest grzmot, jest błysk, jest heavy metal i taka właśnie ta płyta jest, bo Thin Lizzy w latach 80. powoli skręcało w stronę hard and heavy, a na swoim wtedy, w tym czasie ostatnim krążku, no już w pełni rozwinęło skrzydła, jeśli chodzi o ten gatunek. Warto wspomnieć o płycie Renegade, która wydana została dwa lata wcześniej, w 1981 roku. Tam już słychać zalążki tego, co mogło się zdarzyć później. Świetnym albumem jest w latach 80. w 1980 roku wydany Chinatown. Tam też jest parę motywów, które rozwiniętych no, dało efekt w postaci Thunder and Lightning. To jest oczywiście tak ogólnikowo z mojej strony, bo materiał został premierowy tutaj napisany na tej płycie. Thunder and Lightning jest albumem stricte pisanym już w nowym składzie, bo jako drugi gitarzysta grał tutaj John Sykes z Tigers of Pantang, więc Scott Gorham miał partnera nowego. Klawiszowcem był już dobrze znany Darren Wharton, który też jest tutaj współkompozytorem materiału. I trzon grupy, czyli Brian Downey, grający na perkusji, oraz Phil Lynott, grający na basie. Oczywiście dużą różnicą jest pozyskanie Johna Sykesa, bo Snowy White, który grał na poprzednim albumie, no, miał inny styl i był takim mniej heavy metalowym gitarzystą, jak wymiatający wtedy John Sykes. Zresztą warto posłuchać albumu, który nagrał z Tigers of Pantang, Spellbound, w 1981. Tam słychać, jak żywiołowe jest jego granie. Później dołączył do Whitesnake, ale to już, no, to tam grali chłopaki, może kiedyś, może nie. Nieważne. Nevermind, jak mówią Anglicy. Wracając do Thunder and Lightning, 9 kawałków, produkcja oczywiście jako zespół, no i Chris Tsangaridis, facet, który później współpracował z Judas Priest, też wcześniej miał wpływ na brzmienie na przykład albumu Gary'ego Moore'a Back on the Streets w 1977. Co do muzyki, no muzyka żywawa, energiczna, tak jak już powtórzyłem parę razy, hard and heavy, z świetnym klimatem, melodyjna, ale zarazem szorstka i ostra. Żeby była jasność, Thin Lizzy nie zaczęło grać stricte heavy metalu, nie było kawałków, które porażały szybkością, agresywnością, brutalnością, nie, gęsto, mocno, tak żeby po prostu nie wiedzieć, w co ręce włożyć. Nie, to jest klasyczne granie z poznaku Thin Lizzy, ale w kierunku tych grup właśnie grających hard, heavy, heavy metal.
No od razu na początku tytułowy utwór Thunder and Lightning, czyli pełna moc, bardzo heavy metalowy. Potem jest troszeczkę bardziej klasycznie, jeśli chodzi o brzmienie grupy. Mamy świetny, klimatyczny kawałek Sun Goes Down, którego współkompozytorem jest Darren Wharton, dlatego też sporo tej klimatycznych klawiszy, pomrugi basu i natchniony wokal Lynota. Prawdziwy killer, mimo że jest spokojny, to jest killerem. Jest też prawdziwy tajfun w postaci Cold Sweat. To jest taki typowy rocker w klimacie właśnie Lynota, ale bardzo heavy metalowy w swoim wyrazie. Taki jeden z strzałów naprawdę prosto w łeb. Ciężko się od niego uwolnić, jest dynamika, jest energia, jest też świetny tekst. Także no tutaj klasyka Thin Lizzy, naprawdę nawiązujący trochę do przeszłości, ale oczywiście ubrane w inne dźwięki, te, które wtedy były dominujące. Nie można pominąć też wkładu Darrena Whartona, no bo oczywiście oprócz The Sun Goes Down był współautorem utworu Someday She Is Going To Hit Back, gdzie ma swoje miejsce w postaci świetnych solówek klawiszowych. One się zazębiają z gitarowymi, tam jest istny ogień. Na pozór taki utwór mało znaczący, mało wyrazisty, ale jak to mówią, dla konesera. Melodyka płyty, no oczywiście Thin Lizzy, harmonie gitarowe, to wszystko tutaj też jest. Holy War, Baby Please Don't Go, no to tutaj jest no, totalny odlot, jeśli chodzi o melodię. Baby Please Don't Go to po prostu, no, leżymy, kwiczymy, jest naprawdę, no rzuca o glebę ten kawałek. Zresztą cały album jest totalnie mocny, totalnie, który nas po prostu nokautuje. Szkoda, że Thin Lizzy zakończyło potem działalność. No wiadomo, Lynott coraz gorzej się czuł. W końcu umarł w 1986, ale gdyby żył, gdyby troszeczkę lepiej się prowadził, no może jeszcze jeden album by powstał. No i pytanie, czy kontynuacja byłaby tego bardzo ostrego, jakby nie było wcielenia grupy, czy wykombinowaliby coś innego. Tego się już nie dowiemy. Taką przepowiednią swoistą był też kawałek ostatni, Heart Attack, czyli atak serca, no, w którym Lynott śpiewa, że no, troszeczkę tam jest temat zawiły, no bo troszeczkę historia miłosna, takie rzeczy, ale no są linijki. Także no, mama, I'm dying, papa, I'm dying, bo piłem za dużo, tak, drinking to overdose tam się pojawia, więc z jednej strony takie typowe rockerskie zwierzenia, ale też no troszeczkę gęsia skórka, no bo Lynott umarł z powodu ataku serca w 86, no oczywiście powodowane było to trybem życia, ale no słowa mają moc, więc być może wyśpiewał sobie taki koniec wcześniej. Ciężko mi było wybrać album na ten odcinek z dyskografii Thin Lizzy, bo ja uwielbiam cały, od początku do końca, okres twórczości grupy od 1971. Pierwsza płyta Thin Lizzy, Thin Lizzy. 83. Thunder and Lightning. Czy też wspomniany już Renegade. Czy też wcześniejsze, w latach 70. Johnny the Fox. Czy też Bad Reputation. No to są totalne strzały. Czy też w 79. roku Black Rose. To też jest świetna płyta, może się pojawi, śledźcie kanał, więc na pewno nie ominie. Ja tutaj mam takie standardowe wydanie, fonogram Vertigo, bez żadnego szału, żadnych dodatków ani nic takiego. W 2013 roku wyszło fajne wznowienie wersji Deluxe, jeśli ktoś lubi takie smaczki, to warto sięgnąć, bo tam mamy drugi dysk, na którym mamy koncertowe nagrania z 81 roku, dość sporo jest ich, potem jakieś wersje demo,
wersje singlowe, więc dla kolekcjonera, dla kogoś, kto jest dociekliwy, to jak najbardziej ciekawa sprawa. Jeśli to, co robię, się podoba, dajcie subskrypcję, dajcie komentarz, śledźcie kanał, zapraszam. Też zapraszam do nowych odcinków, będą jak najczęściej wrzucane, także trzymajcie się i do następnego razu. Hej!